rok temu. Zdałam sobie sprawę, że nie jestem w stanie chodzić do zwykłej szkoły, nie jestem w niej rozumiana i wspierana. Nie wiedziałam, że coś źle robię albo źle odczytywałam niektóre sytuacje. Traciłam różnych moich znajomych i nie wiedziałam nawet w sumie dlaczego. Zaczęłam mieć problemy. Długotrwałe na przykład uczucie smutku, takie uczucie pustki, problem z panowaniem nad emocjami, takie duże wahania nastrojów. Nie wiedziałam po prostu, dlaczego ja się tak zachowuję, dlaczego niektóre moje reakcje są nieadekwatne. Chciałam to wyleczyć w jakiś sposób i dowiedzieć się, czy to jest normalne, czy da się jakoś temu zapobiec. Miałam trudną sytuację rodzinną. Mój tata ma chorobę afektywną dwubiegunową, jest alkoholikiem, było dość ciężko. Nie dawałam sobie z tym rady kompletnie. Bardzo się też tego wstydziłam. Do 18 roku życia tak naprawdę miałam 7 prób samobójczych. Tak lekko pani teraz o tym mówi. Bardzo dużo mi dało też to, że byłam na oddziale dziennym, gdzie mogłam przejść terapię. Małgorzata, Helena i Marta znalazły wsparcie na oddziale dziennym psychiatrycznym w Gdańskim Centrum Zdrowia. To miejsce, do którego każdego roku trafiają dziesiątki młodych ludzi z problemami psychicznymi. Ten oddział powstał 16 lat temu. Teraz mamy w okresach takich jesienno-zimowych około 50-60 osób. To jest dużo? To jest bardzo dużo. To jest młodzież, która jest bardzo wrażliwa, depresyjna, problemami w rodzinie i w relacjach rówieśniczych. Najczęściej po próbach samobójczych, z myślami samobójczymi. Mam cechy syndromu Aspergera. Mam ADHD. Mam lęk społeczny. Mam nerwicę natręctw. Mam ataki paniki. Mam depresję. Mam FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. Mam PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Te dzieci są w okresie wchodzenia w życie dorosłe i to jest bardzo kryzysowy moment, ponieważ młodzież często z zaburzeniami psychicznymi boi się dorastania. Stara się zatrzymać na tym okresie jak najdłużej. No i my pomagamy im przekroczyć tą barierę. My dajemy taką możliwość tej młodzieży bycia w przyjaznym otoczeniu nauki plus leczenia. I naszym celem jest wypuszczenie ich do normalnego życia i nauczenie ich, jak sobie radzić już później w dorosłości. Na oddział dzienny trafia często młodzież, która z powodu zaburzeń psychicznych nie radziła sobie w szkole. Tu dzięki wsparciu specjalistów nadrabiali zaległości. Wielu z nich mogło przebywać na oddziale do ukończenia nauki, czasem nawet do 21 roku życia, a za ich terapię płacił Narodowy Fundusz Zdrowia. Zajęcia lekcyjne i terapeutyczne na oddziale poprzedza codziennie tak zwana społeczność. Za zgodą młodzieży i personelu mogliśmy przez chwilę towarzyszyć temu zamkniętemu na ogół spotkaniu. Warsztaty wczorajsze moim zdaniem były w porządku. Było jakby dość zabawnie i też uczyliśmy się jakby zaufać drugiej osobie. I jak się czułaś? Ja się czułam trochę dziwnie. Czułam, że nie mam kontroli pełnej. Ale zaufałaś, dałaś się doprowadzić. Doszłaś do końca? Tak. Jak się wtedy poczułaś? Szczęśliwa. Dużo mi to ćwiczenie trochę dało takiego zaufania do grupy i czuję się teraz na przykład trochę lepiej w grupie, w sensie, że czuję się bardziej pewna. Też podoba mi się to, że mogliśmy właśnie zobaczyć świat trochę inaczej. Dlaczego fundusz ograniczył potrzebującym prawo do korzystania z nauki i terapii? Gdzie mają szukać kompleksowej opieki pełnoletni, którzy chcą ukończyć edukację? Próbowaliśmy uzyskać odpowiedź na te pytania w NFZ-cie, ale przez kilka dni nasz mail pozostawał bez echa. Dzień dobry. Marta Popowicz, komunikat społeczny. Dzień dobry, Grzegorz Kuczek, witam serdecznie. Dzień dobry, pan TVN. Był umówiony? Nie, nie byliśmy umówieni, ale rozmawialiśmy z panią rzecznik, że zależy na rozmowie na temat zarządzania prezesa NFZ-u.